Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i dzisiaj taki krótki filmik informacyjny, ponieważ dopiero co pojawił się nowy trailer z gry oczywiście nadchodzącej, czyli Pokémon Sword and Shield, która oczywiście pojawi się w dniu premiery na moim kanale, więc każdy już nie musi zadawać tego pytania, bo ciągle je dostaje. W każdym razie w tym trailerze, oprócz tego, że dostaliśmy mniej więcej pokazane, jak będzie wyglądać rozgrywka, to również otrzymaliśmy nowe Pokémony, zostały zaprezentowane i dzisiaj razem z wami chcę je sobie obejrzeć, zobaczyć, no i mniej więcej coś na ich temat się wypowiedzieć, czy mi się podobają, jak to wygląda, tak więc słuchajcie. Ja już zakładam słuchawki do oglądania i lecimy, prawda? No jasne, że lecimy. No i w sumie tak właściwie krótki bardzo trailer, jak widzicie. Za dużo teoretycznie się z niego nie dowiadujemy. Znaczy za dużo, no w sumie może aż nadto dużo. Ponieważ, słuchajcie, przeanalizujemy sobie wszystko od początku. Oczywiście standardowo to, co bardzo tutaj starają się już wielokrotnie pokazywać, czyli to wejście na arenę tutaj, tym razem to nie będą, wiecie, sale, w których będziemy walczyć po prostu tylko my i lider i nikt tego nie widzi, nie, tym razem jakby chcieli pokazać, że te walki w salach to jest naprawdę wielkie widowisko dla całego miasta i pewnie wszyscy się zbierają, żeby to oglądać. Natomiast, no dobrze, tutaj właśnie nowa postać, on chyba jeszcze nigdy nie był pokazany, ciężko powiedzieć, kim on jest, myślę, że na zasadzie jakiegoś takiego, no nie wiem właśnie, jak tutaj powiedzieć, taki no po prostu wielki menadżer zajmujący się tym wszystkim, może jakiś prezydent tego regionu, może ktoś taki został wprowadzony, no bo champion już oczywiście był. Czy to może być jakiś zły charakter, z którym później będzie się walczyło? Ciężko stwierdzić, zawsze jak widzę gościa z brodą, mam wrażenie, że kto wie, może to jakiś ciemny charakter spod ciemnej gwiazdy. Ale nie, na razie to się nie prezentuje i zostaje pokazany pierwszy Pokémon, czyli Alcremie. A czy Alk, bo to jest przez jedno L, jakieś Alcremie, Pokémon typu wróżkowego. Słuchajcie, on mi mega przypomina Swirlixa. Chyba Swirlixa, naprawdę, tak jakby był, nie wiem, jakąś może wyższą formą Swirlixa. Czy jest taka szansa? Szczerze mówiąc, obstawiam, że to jest zupełnie jakiś nowy rodzaj Pokémona. Czy mi się podoba? No, jak dla mnie to standardowo zbyt różowy, jak większość Pokémonów Fery, ale myślę, że znajdzie swoich zwolenników, bo nie wygląda najgorzej wcale. Abilitka Sweet Whale, no i tylko jeden pojedynczy typ. Tutaj jakieś, nie wiem, truskawki, ogólnie to jest Pokémon ciasto. Taki tort raczej nawet bardziej. No dobra, to on jako pierwszy. Teraz pokazane, jak tutaj walczy.
Tak, jak mniej więcej wyglądają te animacje. Kolejny Pokémon. On już był pokazany co prawda wcześniej, ale nie w takiej dokładnej wersji, ponieważ to był tylko tam, wiecie, przeciek z gry. Po prostu ktoś tam nagrał, jak to mniej więcej wygląda, zrobił screena. Jumper, albo Jumper, może tak to trzeba będzie wymawiać. No nie wiem, ja na razie będę mówił Jumper. Typ elektryczny, czyli też na razie monotematyczny, jeżeli chodzi o typy. Czy elektryczny mu pasuje? Patrząc na ogon, na pewno tak. Ogólnie to taki piesek z taką dziwną, żółtą obrożą. Szczerze mówiąc, spoko. Mam nadzieję, że dają mu jakąś naprawdę kozacką ewolucję. Abilitka Ball Fetch. No i jak prezentuje się, bo też był pokazany właśnie jak atakuje. W ogóle ten jego wystający ciągle jęzor chyba będzie charakterystyczny dla niego. Kolejny Pokémon, Roly Coly. Typ tylko i wyłącznie kamienny, z możliwą abilitką Stream Engine lub Hit Proof. No wygląda po prostu jak jakaś, nie wiem, skała dla mnie wulkaniczna, albo jakiś taki meteoryt, który co dopiero spadł z nieba. I to takie jedno oko, no ust to raczej nie posiada, nie wiem czy to takie ciemniejsze, to jego rączki. Chociaż rączkami tego raczej nazwać nie można, po prostu Pokémon skała, czemu nie? Czy się wysilili przy nim? No tak średnio rzekłbym, no chyba, że dostanie naprawdę fajne kolejne formy. No oczywiście kamienne ataki, a jakżeby inaczej. Kolejny Pokémon to Duraludon. Szczerze mówiąc, jak widziałem tego Pokémona, to od razu przypomniał mi się Gigalith z jego wcześniejszymi formami. Tylko o typach, dla mnie to na początku, jak tak w ogóle spojrzałem, to myślałem, że to jest Pokémon typu lodowego. Ale nie, jest to, słuchajcie, połączenie typów stal i smoczy z abilitką Light Metal lub Heavy Metal. Ciekawa nazwa. Natomiast tak się zastanawiam, Pokémon stalowo-smoczy, czy to już mieliśmy? To w ogóle nie będzie żaden legendarny Pokémon, tylko to będzie zwykły Pox, co nie? Żadna tam legenda. Więc spoko, fajnie, że będą Pokémony smoki, nie tylko jakieś tam, wiecie, o typach legendarnych. Znaczy typach, no po prostu legendarne smoki, co nie? Nie tylko, ale też zwykłe poksy. Tak troszkę mi to troszkę rzeczywiście Gigalitha tak przypomina, tylko w innej formie, przynajmniej troszeczkę. I tak się teraz taką mam rozkminę swoją, czy był Pokémon stalowo-smoczy? I chyba nie. Wydaje mi się, że takiego połączenia jeszcze nie mieliśmy. A jeżeli nie, to znaczy, że pierwszy w końcu coś nowego, jakieś nowe połączenie, które się nie powtarzało do tej pory. No i w ósmej generacji dodali coś nowego. A przynajmniej tak mi się wydaje, że chyba nie ma żadnego stalowego smoka. Ale jeżeli się mylę, możecie mnie oczywiście pouczyć. No dobra. Szczególnie mi się skojarzył z tym lodowym ciosem, bo patrzcie, no lodowe jakieś obszary, w ogóle tego typu atak, no spoko. I teraz w ogóle jest The Gym Challenge. Czyli znowu pokazane, znowu ta postać, tutaj sieci liderzy, champion, rzecz jasna, w ogóle, zobaczcie na to, zobaczcie na ten króciutki urywek, no i znowu się spóźniłem ze stopowaniem, to jest ten moment, championowi będzie towarzyszyć Charizard, czy będzie tylko do podróży mu towarzyszył? Raczej nie. Obstawiam, że może być on jego stałym towarzyszem w składzie, więc jeżeli będziemy się z nim mierzyć, to pewnie tego Charizarda zobaczymy. Ale obstawiam, że Champion nie będzie jakiś, wiecie, monotematyczny, że będzie miał Pokémony różnych typów, więc tym Charizardem nie ma co tutaj myśleć, że Champion na przykład tylko ogniste, czy coś w tym stylu. Raczej nie. Albo smoczopodobne, bo Charizard do tych smokopodobnych należy. Tutaj znowu mamy teraz jego imię, Charman Rose, już wiemy jak się przynajmniej nazywa. No i tutaj jeszcze ta pani o takim, można powiedzieć, zabójczym spojrzeniu, Oleana. Też na razie zbyt wiele o niej nie wiadomo, wiemy tylko, że jej towarzyszyła mu. I teraz jest to ciekawe, tutaj mamy liderkę typu walczącego, czyli Bea. W ogóle Fighting Type Expert. Tutaj jakby może oni nie będą już liderami, tylko będą ekspertami. Tutaj kolejna, czyli ta teoretycznie liderka typu duchowego, Alistair. No to już mniej więcej wiemy, jak tutaj wyglądać będą sale. Mieliśmy już przedstawionego gościa z sali, który będzie, wiecie, tam sala będzie typu roślinnego, bo to był chyba ten pierwszy przedstawiony. Następnie teraz mamy salę, w ogóle to chwileczkę jeszcze, będzie sala walcząca, będzie sala duchowa, no to jeszcze mamy 5 sal do obstawienia, ale to, że akurat będzie sala typu duch i sala typu fighting, podoba mi się, jak najbardziej, czemu nie. Czyli co, zmienia rozmiar i wygląd właśnie też tutaj. Patrzcie, na przykład on wygląda, ten Pokémon teraz, w ogóle czy to jest ta wyższa forma, no tutaj to ten Pokémon wygląda po prostu jak istny tort, ogromny tort, masakrycznie ogromny tort. W ogóle to tak, wiecie, te ujęcia niektóre jakby rzeczywiście kamery, nie wiem, z jakichś helikopterów to łapały. Ogólnie wygląda to spoko, chociaż do tego
tego trybu, tych walk gigantów jakoś cały czas nie jestem mega pozytywnie nastawiony, jakoś mnie to po prostu no nie przekonuje aż tak bardzo, wiecie, ja naprawdę, ja mocno liczyłem na dodanie nowych mega ewolucji, zamiast tego dostaliśmy coś zupełnie innego, coś co było na styl siódmej generacji i walk z totemami, które były większe i silniejsze. No nie wiem, może jeszcze się przekonam do tego, zobaczymy. Więc dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie byłoby fajnym jeszcze jakimś, nie wiem, urozmaiceniem w tych nowych grach, czego oczekujecie, które pokemony wam się podobają z tych ujawnionych. Dodatkowo, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, bo dostaję mnóstwo takich pytań, dużo osób się zastanawia, jak będzie wyglądać seria z Pokémon Sword and Shield. Już tłumaczę, w dniu premiery będę robił streamy po prostu z którejś z tych gier i po prostu będziemy sobie streamować te gry, codziennie stream, tak żeby przejść szybko i sprawnie tę grę, ale nie martwcie się, ponieważ zamierzam kupić obie te gry i po prostu jak przejdę jedną z nich na streamach, to z drugiej zamierzam zrobić taką typową serię odcinkową, która będzie jeszcze na zasadach Nuzlocke, a przynajmniej mam taki pomysł. No i teraz pytanie do was. Którą serię byście chcieli zobaczyć jako pierwszą na streamach? Czy miałoby to być Pokémon Sword, czy Pokémon Shield? Dajcie znać w komentarzach, czekam na waszą opinię. Chcę wiedzieć, czy jest ona mocno podzielona, czy raczej wszyscy są na przykład za jednym typem gry na streamach. Jednak to tyle na dzisiaj. Jeżeli się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym komentarzem. Subskrybujcie kanał, kolejne tego typu filmy już wkrótce na kanale. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!